No hej wam wszystkim ludziska, cześć i czołem, kluski z rosołem, mam nadzieję, bo rosół jest całkiem fajną i pożywną zupą. Tak czy inaczej, witam was bardzo serdecznie wszystkich razem i każdego z osobna na kolejnym materiale serii Zagrajmy w The Every... A, widzicie, tu mnie macie, nie jest to The Every Win, to jest oczywiście Iron Harvest. Iron Harvest! No i co? No i oczywiście, czy mogę... A, widzisz, dobrze, bardzo przydatna funkcja, żeby okręcić budynek. I teraz zobaczmy na mapę. Z tego, co pamiętacie, cały czas znajdujemy się w rejonie Kolna. Jest to... Aha, on nie może przejmować. Uch, to niedobrze. On jest mobilny, ale nie przejmie nic. Nie najszczęśliwiej. Tam są duże zasoby, ale pewnie będą też... wojska wroga. Rejon Kolna, no i staramy się wyplewić stąd rozwietów. Mam nadzieję, że się uda, ale to jeszcze czas pokażę. No i jakoś tam sobie radzimy. No, poprzednia misja taka całkiem, powiedziałbym, szybka była. Tutaj raczej wszystko wygląda, wskazywałoby na bardzo toporną i powolną misję, z uwagi na to, że... No widzicie, co się dzieje. No, wróg ma aż 3 bazy, pierdylion oddziałów. Uuuu, kolejne jednostki! Mogę miotacze ognia robić, o gadem, to będzie mocarne, to ja chcę zdecydowanie. Tego nie mogę, o, strasznie dużo zasobów to wymaga. Przede wszystkim muszę się zabezpieczyć przed atakami, które prawdopodobnie nadejdą z głównej arterii, więc to trzeba uważać. Przejmujecie? Przejmujesz. Aniu? Dalej będę dzisiaj pierdaczył i popierdywał o ciekawostkach, ale to wszystko... Aha. Nie, to w takim razie trzeba poczekać na wsparcie, bo sami tych przeciwników nie wyćkurzymy. Trzeba mieć... No tych bohaterów dwóch, myślę. Kawalerzystów im wyślę. To powinno być całkiem przydatne, myślę. Nawet jeszcze jeden oddział takich zwykłych sobie szczelców. Co to jest? Działo tu jest! O, ty! Bierz to działo. Bierz to działo, obsadź je i będę miał już obstawiony bunkier. To będzie super. No, zasobami słabo stoję, no ale to... Jakby coś chciało przyleść z północy, nie głupio byłoby minę im postawić. Dobra, mamy... Ta konnica naprawdę może być fajna, dlatego że z tego, co widzę, ona jest bardzo mobilna i naprawdę to może być coś wyjątkowego. Szarżą ich w dupę, ich mać! Oj, czekaj, cofnij no się. Wystrzelać do nich. Mają tu miotacze ognia. Miotacze ognia mają tą wadę, że mają mniejszy zasięg i to muszę wykorzystać, bo tak to ogólnie nieźle sobie radzą. Najlepiej, jak gdyby się Katarina ich trochę osłabiła z tymi miotaczami. Jakimś super, hiper, duper, uber strzałem, to by było całkiem... no ale coś to tak, skuś baba dziada, coś to zrobiła. Kreślawe oko masz czy jak? To był za... Co za strzał był w ogóle? No błagam was. Dobra, nieważne. Misioł trochę oberwie, ale trudno, jestem gotów ponieść tą ofiarę. Wy z tym działem się rozstawcie tak. Mam nadzieję, że głupio nie robię, że się spodziewam ataku z głównej arterii. No ale to jeszcze czas pokażę. Staram się działać mobilnie, z tego co widzicie, ta gra mnie nauczyła w przeszłości, że trzeba się spieszyć, bo wróg nie śpi, a jest, no taki, powiedziałbym, odważny. Miotacze ognia, moglibyście wziąć w sumie, wiesz? Moglibyście je wziąć. Wróg, no właśnie, wróg nie śpi. No już mówiłem, no i widzimy to w tle. Już przejmuję kolejne kopalnie, więc to jest każda bitwa tutaj, każda mapa to jest po prostu taki wyścig. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to nikt jeszcze tego nie zrobi. W dupę. Dobrze. Tutaj trochę zasobów nam chrumknie. Wy weźcie te miotacze ognia, a wy jeszcze chrumknijcie resztę tych zasobów i mogę coś doprodukować chyba, nie? No peweks, myślę, że działo polowe nie byłoby głupim wyborem, natomiast przede wszystkim ja się muszę obstawić teraz bunkrami. Mam medyków... Moździerze, bo jakby teraz przyszedł jakiś mech, to nie będę zabezpieczony w ogóle praktycznie. Wy tam tworzycie te zasieki, doskonale czynicie. Działo już nadchodzi, to jest super. Wy się skitrajcie za tym murkiem tutaj na razie. Nie, wy wejdźcie do okopu. Wejdźcie do bunkra. Wy teraz budujcie kolejne struktury. No mechy muszę mieć gdzie tworzyć, tak czy nie? Niech tam wyłażą. Zaraz kolejne bunkry też trzeba będzie postawić. Na razie takie kameralne siły mam, ale no od czegoś trzeba zacząć, tak? Miotacze ognia mają tą wadę. Widzę, że jednostki z miotaczem ognia są bardzo wolne i to też mi nie będzie pomagać, no ale... Zbliża się wróg! No ja się raczej do wroga zbliżam, mój kochany, i wrogów jest w 3 dupy, ale na razie ich oleję i przejdę tu! Coś do mnie strzela.
Chyba. O kurde, co to jest? Chryste panie, czekaj pan. Ty no szturmowałeś tą kawalerią, me. Działo, działo rozpierdupcyć. Rozpierdaczyć. Polańska broń? Że to? No nie wygląda to słabo. Trzeba przyznać, taki chłopiór dosyć z wygarem tak się prezentuje. Dobra, cofnąć, cofnąć bohatera. Okej, przejąłem nawet działo. Dobrze w sumie. Tu coś jest. W budynku siedzą psi cocyce. Dobra, w takim razie weźcie działo. Nie, nie, mecha weźcie. Jak to jest największa broń Polanii, to ja chcę z niej skorzystać. God damn it. Chcę ją poczuć na własnym przyrodzeniu. PZM 24 Tour. O kurde. Jedna z najpotężniejszych maszyn kroczących Polanii. Ciężko opancerzona i uzbrojona w działa dużego kalibru. No widzę takie, jakby działa trochę okrętowe coś w ten deseń. Panowie, panowie, mecha mamy. Co z tym turem? Co to jest? Ładunki obronne. Wystrzeliwujesz na niewielką odległość kilka ładunków wybuchowych, które zadają obrażenia po bliskim wrogom. Okej. Kurde, kolejni wrogowie, bo tu budynki ogólnie mają. Chryste panie, no nie najszczęśliwiej to. A, tak to wygląda ta umiejka. Czyli to jest... No to bardziej się strzeliłem teraz w kolano niż pomogłem. Czyli to jest bardziej takie obszarowe, żeby się zabezpieczyć. No dobra, rozumiem. Weź się tą umiejką teraz, tego mecha potraktujcie. Może ten sztab udałoby się przy okazji od razu zniszczyć tymi niewielkimi siłami. To by było dobrze. W każdym razie nie głupio. No i mam kolejne oddziały teraz możliwe do produkcji. To fajnie. Bunkier, bunkier! O kurde, szturmują od dupy strony. Tego się niestety nie spodziewałem. W ogóle, a mogłem się spodziewać. W ogóle się nie spodziewałem. Słabo. Śmigły, pomóż! Śmigły! Szturmem, goddammit! Wiele ten twój szturm nie dał, no ale dobra. Żeś się przebiegł chociaż, tyle, tyle twoja... Zaraz mi sztab rozwalą, no rozpierdupcą mi normalnie sztab, no. Jak tutaj wygląda sytuacja? Słabo. O Chryste, wielkie mechy tu są. Nie wiem, czy to się uda ten sztab rozwalić. To jest jedna wielka niewiadoma. Cofnąć bohatera, on już jest na ogrysku. Nie chciałbym tego wielkiego działa mojego stracić, ale chciałbym zniszczyć ten budynek jednocześnie. I to taka robota jest. Dobra. Wycofać się, ale już. I broniliśmy wazy? Tak. Oj tam, Aniu. Klejwary czy mryj, co z tego, że ciężko ranna jesteś? Nie ty jedna żyjesz na świecie. Taka jęczy dupa z ciebie, przepraszam bardzo, no. Kurde, nie oderwę się teraz od tego gnoja. A może się oderwę? Zaraz, spróbujmy jeszcze przed nim uciec. To się uda. Bardzo wolne to dziadostwo jest. No wygląda OP, ale strasznie wolne. Wróćmy do bazy, wszystkim co mamy. Wypad uważam za udany, dlatego że zniszczyłem im ważny budynek, a i przy okazji troszeczkę zasobów zyskałem. Teraz się schowam przed wrogiem za budynkiem, tylko że on jest mobilniejszy ode mnie i to jest ten problem. Mam nadzieję, że mi nie wykończy tego fajnego mecha. O, jemu budynki nie przeszkadzają, on ponad budynkami strzela. Musimy wysłać wsparcie, bo inaczej mi rozwali mecha, a nie chcę go stracić. Wyślimy tam śmigłego. Taki zaczepny oddziałik, tak? Żeby tylko uwagę wroga skupić na czym innym. Tym bardziej, że to jest weteran, więc fajna jednostka, fajnie by ją było mieć. Ale chyba wróg się już odczepił. Dobra, to zataczamy koło, wracamy do bazy. No i teraz tak, co chcę robić? Chcę wyleczyć sobie moich ludzi. Głupie to nie jest. Chcę tworzyć dalej posterunek. Czy mam? Mam, no to budujcie. Muszę te... bunkry zrobić ze wszystkich stron w takim razie, bo nie wiem, z którędy przyjdzie wróg. Ty możesz porozchodzić te budynki, to się nic złego nie dzieje. No i dobra. Teraz będziesz coś tam znaczył. Okej. Nie jest źle, w sumie. Znaczy, bywało gorzej. Na razie, jestem tak w stanie powiedzieć.
Mam mało zasobów. Diablo, mało zasobów. Nie, dobrze. Bawiłem się w budowę bunkrów, no i mam teraz mało zasobów przez to. No. Postaw tutaj takie zasieki. Gdzie mamy celować? Zostawię znaczną część oddziałów w bazie, no bo przecież nie mogę bazy niebronionej zostawić, no ale... Gdzie jest Jekaterina? Słucham. Tutaj, no to chodź pani. Coś szwankuje? Coś szwankuje, no na razie jeszcze nie, na razie jeszcze nic, chociaż kto wie jak to będzie w przyszłości. Czego potrzeba? Dobra, muszę przejąć... Oho, no to się znalazła zguba. Przyczepić mu to. Śmigły, atakować go szturmem. A Jekaterina umiejką. Wycofać konnicę. O kurde, dwa mechy na raz? To może boleć. Może to delikatnie boleć, w istocie. Do posterunku. Obroni się bazą. Tak zrobię. To znaczy tutaj też mam... Misio, wracaj! Tutaj też mam moje bunkry. Też to sporo da, mam nadzieję. Dobra, jednego prawie rozwaliłem. Mam tutaj jakiś bug graficzny związany z paskami zdrowia wrogów. O kurde, tych wrogów będzie w trzy dupy. Już widzę, że taki szturm teraz przeprowadzają. To nie będzie łatwe. No gra się ze mną nie cacka, trzeba przyznać. Gra się nie cacka ani trochę, a szkoda trochę. Mogłaby się ociupinkę pocackać. Wow, zaraz ludziska, wracam. Uno momento, por favor. Jestem z powrotem! Miałem minimalne trudności w realnym świecie. Dziabne herbatki, wasze zdrowie i zaraz polecimy znowu z gameplayem. Widzę, że gra się z graczem ogólnie nie cacka. Bo już mnie tutaj atakują we własnej bazie, to jest źle. No ale myślę również, że chyba jakoś podołamy. W każdym razie mam taką nadzieję. Z pewnością muszę wycofać bohatera. Ania mi właśnie padła w boju, to trochę z dupy jest. Nie mam mechów, nie stać mnie na mechy. To też nie najszczęśliwiej. No i powiedziałbym... Bywało lepiej. Działo, działo, strzelać działem. Całe szczęście ten jeden super, hiper, duper, uber wielki mech, którego przejąłem, też swoje... zrobił i pokazał. Trafienie w tylny pancerz. A, tylny pancerz mają słabszy takie mechy. To też nie jest głupie, żeby je starać się okrążyć. O szlak, zaraz mi będą odbijać moje. No niedobrze, no panie, ej. Dobra, to dziadostwo zostało obalone, przewróciło się. Mina zadziałała. Tam mam bunkry, powinniśmy sobie tam poradzić. Natomiast tutaj teraz będzie kolejny szturm. Gra naprawdę się nie cacka z graczem, to trzeba przyznać. Jest po prostu, cały czas coś się dzieje i to kurde... Cały czas coś, no dosłownie. Ta szarża, atakować szarżą, dupę wasza mać. Dobra, damy radę. Chryste panie, znowu od przodu... Ej, no kurde! Jeszcze się nie wybroiłem przed tamtym atakiem. O co chodzi? Trzy ataki naraz? Co to jest za gra? Chryste panie, ej! Musisz tam minę podstawić. Nie no, padło nawet. Nawet nie wiem, co go załatwiło. Ja go załatwiłem tak szybko, no to sobie nieźle poradziłem w takim razie. Jeszcze jeden? Twórcy gry. Jaja se robicie? Jeszcze... Jeszcze czołg cara. No nie wierzę. Gra naprawdę się nie pierdaczy. Oj, nie pierdaczy się ani trochę. No, jest i czołg cara. Nawet... Ja nie mogę, widzicie to? Nawet z czołgu cara zrobili mecha. O kurde, ale to było super. No to fajnie, fajnie. Dobra, wy się wyleczcie, musicie mi zrewajwować, a nie. Widzę, wróg cały czas atakuje nasze umacnienia, jakbyś nie zauważył. Rozwalić to w dupę jego mać, ale już. Bombę podłożyć, bombę mu. Rzucić ładunki, o widzisz. No zobaczmy, ile to da. No, dają, dają te ładunki. Trochę nie mogę powiedzieć, że były beznadziejne. Straciłem działo. Pff. To szkoda. Potrzebuję kolejnego działa. Ale ja pierdzielę, jaka ta gra jest trudna. Cały czas nie daje wytchnienia. Znaczy teraz mam taki delikatny moment, po prostu sekundę wytchnienia, ale mimo wszystko no... Ach, no grubo jest. Zbierzmy szczątki, to zawsze coś da. Ania, Ania się wyleczy.
Jak ja tu w ogóle o ciekawostkach mam mówić, skoro... No, chwila nieuwagi i mi się już wydaje, że cała moja baza po prostu padnie, nie? Czekam na dalsze rozkazy. Wy, weźcie zasoby stamtąd. Ania zrewajwowana. Ania niech się wyleczy. Ania się nie może wyleczyć? Jak to się nie może wyleczyć? Co ty gadasz? Musi być bliżej tego budynku chyba. Działo... tu. Znowu?! Jeszcze się nie wybroniłem przed ostatnimi atakami! Gro! Ja się zaczynam bać. Naprawdę, ja się zaczynam bać! Chryste panie! Nie, Aniu, ty się musisz wyleczyć. Teraz, leć! Szarżą, mości panowie! Dobra, całe szczęście, ten nasz najlepszy... ta najlepsza jednostka, to potężne coś dwunożne, naprawdę daje radę i sporo pomaga w tych obronach. Bez tego myślę, że już bym dawno padł, ale całe szczęście cały czas to mam. Dobra, działo mimo wszystko niech się rozstawi tam. Ja potrzebuję bunkry rozstawione na wszystkich stronach świata, bo inaczej nie wybronię mojego własnego zaplecza. Wzięliście to? Tak, rozbroiliście, to jest dobrze. Tu też były mechy, ale już widzę, nie ma co po nich zbierać. Trochę szkoda, miałem nadzieję, że rozbroję je także. Natomiast, czy dalibyście radę przejąć kolejną kopalnię? Pewnie nie, bo pewnie tam, znając ten tytuł, stoi 100 milionów przeciwników, ale warto spróbować. To z pewnością. Nawet nie wiem, koło by tu robić, kurde no. Tu są skurczybyki. Są skurczybyki? Czujesz ten ogień? A, no to nie fajnie, to jak są skurczybyki, to ja za wiele nie zrobię na razie. Dobra, na razie muszę naprawić warsztat, to na bank. Bo jak sztabi padnie, to już będzie dupa jaś. Potrzebuję mechów, dużo mechów. Mam mało zasobów niestety, więcej inżynierów. Saperów, inżynierów, jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi. Weźmiemy naszych bohaterów i wezmę jeszcze jeden oddział. To może nie was, bo wy się musicie wyleczyć, ale jakiś oddział. I tym oddziałem postaram się... mechy to głównie nadchodzą z tej ulicy, tutaj stawiajcie miny. Dobra. Jakoś tam se radzę, chociaż bywało lepiej. Tak, wkurza mnie, wiecie co, w tej grze potrafię najeżdżać na jedną jednostkę, widzicie? Niby najeżdżam na nich, a mi się druga jednostka podświetla. I to czasami wkurza, dlatego że chcę kliknąć na jednych i nie jestem w stanie na nich najechać, chociaż typowo na nich najeżdżam. Ale to są takie detale, powiedzmy, no... nie aż tak wkurzające, chociaż no czasami potrafią zdeprawować. Dobra, dużo min, to mi pozwoli... tylko dwie miny mogę postawić, trochę słabo. Mogę rozbudować... budynki. Nie mogę, nie stać mnie, szkoda. Potrzebowałbym 150 tego. Mam mało zasobów, muszę przejmować kopalnię i to, jedynie to mi pozwoli zbudować sobie przewagę nad przeciwnikiem, tylko to. Zbliża się wróg, no nie, tym razem akurat to ja się zbliżam do wroga. Tym ją weźmiemy, ich, a potem szarżą, mości panowie, napierdupcać. I miotaczami ognia przypalić im dupę na sam koniec. A, bohaterzy dadzą sobie radę. Fajnie, że mam teraz tego bohatera, tych ułanów, bo oni są strasznie mobilni i to też pomaga. Ja miał tam tego mecha, to on by miał wielki problem na takiej wielkiej mapie. A całe szczęście mam troszeczkę co innego. Dobra, przejmiemy kolejną kopalnię. Tu są zasoby, muszę po nie iść. Natomiast też muszę uważać, bo nie wiadomo co tam znowu będzie. Miny, miny, nie, miny tylko od przodu, bo mechy to tylko od przodu mnie atakują. Z innych stron to raczej piechota. Więc tutaj bym miny rozstawił, jeszcze jedną minę. Trzy miny to już z jednym mechem myślę może sobie dadzą radę. Strzelców zwykłych nie, bardziej śmigłego, ale śmigły jest potwornie kosztowny. Słucham. Dobra, idziemy panowie. Idziemy po zasoby. Trzeba zasoby mieć. Nie, nie idziemy, halo, co ja robię? Przejąć to, a potem po zasoby. Zresztą bohaterowie mogą po zasoby iść. I to też właśnie uczynię. Konica nie może... nie, no może też przejmować. Dobrze, to nie przejmują. Troszeczkę zasobów zyskam. Fajnie, bo przy tych pierwszych misjach mi się wydawało, że tych zasobów będę miał po prostu jak... no w trzy dupy, nie? I się to nie przyda. A to jednak się przydaje, to wcale tak nie jest. Jak mówiłem, czasami przychodzą z tej flanki. Tylko, że... ja bym chciał ten bunkier odwrócić, ej. Potrzeba worków z piaskiem? Chciałbym, żebyś ten bunkier odwrócił, gro. W tą stronę. O, widzisz, dobrze. I z CKM-em taki bunkier. A ty. To może być fajne. Jeszcze jednego śmigłego. Cały czas mnie nie stać. Dobra, trudno. W kopalni już mam, zawsze coś.
Wy sobie troszeczkę tutaj zasobów przejęliście. Tutaj, o, czekaj, szczątki mecha, to się przyda. Szczątki mecha to ja sobie wezmę. Oj, nie, 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 oni, mogą, oni nie mogą zbierać szczątków po mechach, to dobrze wiedzieć. Kawalerzyści nie mogą tego robić. Ktoś tu się prosi o bęcki. Ale piechota już jak najbardziej. Coś tu znowu idzie, mech. Mech, dobra, no ja go... No mech nie przejmie mi kopalni, to ja go po prostu ściągnę do siebie, nie? To co znowu? A nie, to znam tą jednostkę, dobra. Okej, co mogłem zebrać, to zebrałem. Tu się trzeba wycofać, znowu mi kopalnie będą odbijać. Ech, no to akurat słabe jest, jak mi kopalnie będą przejmować. A ich wcale mało nie jest, tych wrogów. Tu jest te panie jeszcze tutaj. Aniu! Kill him ich! Wy! Ładunki na mecha! A wy mecha od tyłu zaatakować, może dam radę wygrać tą potyczkę, zobaczymy. Kurde, cały czas wsparcie im przychodzi, niedobrze. To nie wygląda najszczęśliwiej w takim ujęciu. Ale miny rozrzuciłem, w sumie coś się tam dało chyba, mam taką nadzieję. Ania jest ostrzeliwana, trudno Aniu. Nikt nie mówił, że będzie letko. No i mech mi spierdaczy i go nie dam rady załatwić, to akurat szkoda. Dobra, cofnąć się, musimy osłaniać kopalnię, niestety. Zaraz będę. Więcej śmigłych potrzebuje. Śmigły się dobrze do tego nadaje, bo jest mobilny. To jest taka jednostka, szybka jednostka uderzeniowa. Tylko że, wiecie co, coś innego. Do wsparcia śmigłego to ja bardziej potrzebuję tego. Czyli to jest strażnik. Strażnik będzie zwalczał piechotę, a śmigły będzie zwalczał mechy wroga. I w ten oto piękny sposób, mam nadzieję, uda się uzyskać coś naprawdę fajnego. Mógłbym jeszcze bunkier sobie wybudować z tym, ale to mi nie stać. Rangi elitarnej. Dobra, słuchajcie, jeden taki bunkier z CKM ja bym chciał postawić tutaj, w tym kierunku, bo tutaj też z tego co widzieliście to się przyda, to będzie potrzebne. Jest ten strażnik? Jest strażnik, no to chodź tu pan, panie strażnik, będziesz bronił kopalni. Tego super, hiper, duper, uber mecha to ja jednak wolę trzymać w bazie, bo to jest coś OP. Dobra, no w sumie jakoś to tam idzie. Wejdźcie do bunkra. Ania z bohaterem moim drugim. Muszę na... No tak, no budynek muszę rozwinąć koniecznie, bo bez tego ani rusz. Dobra, rozwin. To sporo kosztuje, ale cóż zrobić. Budować. Mam tu zasieki, mam tu bunkier. Już nie jestem tak totalnie bezbronny z tej flanki, myślę. Tym bardziej, że to jest bunkier z CKM-em, a tutaj głównie piechota przychodzi. Dobra, mógłbym nawet jeszcze jedną falę zasiek tu postawić, tylko że latarnie utrudniają, ale postawię. Zasieki rzeczywiście sporo spowalniają tego przeciwnika i to rzeczywiście sporo daje mimo wszystko, wbrew pozorom. To będzie grupa pierwsza, grupa druga to będą bohaterowie, bo teraz tymi bohaterami chciałbym się udać na drugą flankę. No właśnie, bo tutaj wróg już coś kombinuje, więc tam się teraz udam, na tamtą flankę. Oho! Dobra, zaczyna się. Wycofać nasze siły? Ile ten CKM da? Dobre pytanie. No, nie daje aż tyle, ile bym chciał. Sam bez pomocy innych jednostek by się nie wybronił. Ale na takie zwykłe jednostki to była piechota doskonale opancerzona. To były te mechy, takie piechociarzy. Natomiast na zwykłą piechotę to CKM w zupełności wystarczy. To będzie okej. Dobra, weźmy te oddziały inżynierów, no w sumie tutaj też mam inżynierów, więc niech tak będzie. Tu już całe miasto po prostu zdruzgotane, obrócone w perzynę. Ale to też jest fajne, to mi się zawsze podobało. W Command & Conquerze 3 wojny o Tyberium, pamiętam, to na mnie ogromne wrażenie w tamtych czasach robiło, kiedy budynki się niszczyły, gdy na przykład rzeczywiście działania zbrojne się tam prowadziło. Teraz to już może takie wrażenie nie robi, bo to już jest norma, ale kiedyś no... To było coś. Weźmiemy jeszcze może tych rycerzy. To są takie fajne jednostki. Ale to jest kosztowne, ty, to prawie tyle co... Prawie tyle co mój śmigły kosztuje. Idziemy na północ, panowie. Na północ odbijamy jenochy, żoraźno i ochoczo, bo tutaj będą wrogowie. No właśnie i są. I właśnie są. O kurde, ale oni są z mechem. Nie wiem, czy oni teraz na mnie nie ruszą. Jak coś, to zajmijcie tą kamienicę. Gdzie ja mam? Mam ich. Dobra, idziemy, panowie. Tych delikatnie wycofam, chociaż nawet nie, nieźle sobie poradzili. Ktoś mi niszczy ten budynek.
Chyba ich mech. Nie, mech takiego zasięgu nie ma. To kto go niszczył? Nie wiem. Ale ktoś go normalnie rozpierdupcuł. Ja bym chciał, żebyście mi tego mecha obrzucali bombami. No, to potrafi mecha troszeczkę nadwyrężyć zdrowotnie. Dobra, mech się cofa. Tutaj teraz tam idą, to jest ciekawe. Miasto było atakowane, ale widzę, samo się wybroniło. Miasto, no raczej sztab polowy, tak to powinien nazywać. Dobra, dajcie spokój z tym mechem, teraz przeciwko temu się obróćcie. No, piechotę to ładnie niszczycie. Bez większych problemów. Trzeba pomóc Polanom, oj tak. Trzeba, trzeba. Się wcale nie pogniewam. Czego potrzeba? Aniu, przejmuj to. Będziemy mieli kolejną kopalnię, zawsze więcej zasobów. O kurde. Jakieś rozkazy? To niedaleko. Czekaj, moją grupę wczesnego ostrzegania na południe. Musimy zabezpieczyć tą kopalnię. Ja pierdaczę, ta gra jest naprawdę taka. Na tylu różnych rzeczach się trzeba skupiać. Przerypane. Tutaj jeszcze mnie szturmują. I tu mnie szturmują. Dobra. Śmigły doszedł, śmigły zdążył, natomiast tamten nie zdążył. Ale nieważne, ważne, że śmigły zdążył. Dobra, dwa mechy, no to chyba se poradzą, nie? No wie. Ładnieście to podołali tutaj. Tutaj też podołaliście. Dobra, czyli wszędzie dałem radę, powiedzmy. Chociaż, no, na styk z tego, co widzę. Mało nie padli. Panowie, byście się teraz dochrunknęli tam, w tamtym kierunku. Tam też jest jakaś kopalnia. Dobra, moja jednostka szybkiego ostrzegania dała radę, spisała się. Byli w stanie zabezpieczyć ten region. To dobrze. Czyli to działa, po prostu, ten system. To jest doskonale. Mają moździerze. To gorzej, bo ja tam... Nie od którego ty tam dojść. Oni tu całą bazę mają w tym miejscu. Ha, ha, ha. No to nie, to do bazy to ja potrzebuję coś takie mocniejsze. Co najmniej dwóch śmigłych. To jest takie minimum, myślę, absolutne. Inaczej nie sforsuję. Misiu, misiek. Lecz no tych panów tutaj. No. Jakoś sytuację opanowałem, to myślę, że mogę znowu troszeczkę popierdaczyć o ciekawostkach. No i ludziska, o czym to ja ostatnio mówiłem. Cały czas mówię o tych mechach, cały czas mówię o możliwościach mobilnych, tym podobnej broni. Kolejną kwestią jest to, o czym już wspominałem, jeżeli mielibyśmy wypowiadać sobie tutaj wady takiego właśnie orężu, czyli wady mechów jako takich, dlaczego one nigdy nie powstały. Nie tylko chodzi o to, że są wywrotne, musiałyby być wolniejsze. Konstrukcja mecha, sposób techniczny tejże konstrukcji sprawia... Ładnie se radzą te mechy. No kurde, z piechotą to w sam raz. Gorzej jak przyjdzie coś właśnie, co tam idzie. Ale z piechotą to epicko, naprawdę. Dobra, cofnąć inżynierów. Panowie, namiotacze ognia. A ty z tym, z mechem. Inżynierów muszę cofać, dlatego że inżynierowie tutaj są najważniejsi. Bo mechy to zawsze można naprawić, a inżynierów to już gorzej. Gdy w tych śmigły cały czas mecha wroga. Dacie radę? Myślę, że dacie. Myślę, że sobie poradzicie. Szturmem go, mości panowie! Coś te umiejki się czasem blokują. Na przykład teraz chciałem go szturmem zaatakować, nie dało rady. Ale też nie mógł się odwrócić, nie mógł przejść do odwrotu, to jest super. Z takich mniejszych mechów widzę... Nie, też są znajdźki, też mogę podnieść. Dobrze. Wyleczymy sobie teraz te moje urządzonka. Zaraz się naprawi. No i jak to wygląda na tej flance? Doszło to wszystko, doszło. Czyli mamy grupę armii środek i nią szturmujemy na tą osadę. Tylko, że nie bardzo wiem, od której strony tam można wejść. Chyba tylko od północy. Od południa nie da rady? Chyba nie. No bo nie wiem, czy taki murek się da rozpierdupczyć. Chyba też nie bardzo. Dobra, to szturmujemy tam, skąd można. Chyba, że za murka możecie strzelać. A możecie. No to panie, to stój pan. To dobrze. Jak możecie, to jest bomba. To jest super sprawa w takim razie. To ich atakujmy przez ścianę. Ja tam wcale nie muszę do nich dochodzić.
No uwaga, a nie uwaga. Jak tam wyleczyliście, to zbierajcie zasoby. Mogę rozwinąć warsztat, mogę. Dobra. Jakoś to zaczyna wyglądać w miarę elegancko. Tu coś jest, tu już mają bunkry. Jednostka zdobyła nową rangę. Rozwalicie te koszary. Kawaleria, wiecie co robić. Mikrozarządzanie w tej grze sprawia, że nie do końca jestem w stanie mówić o ciekawostkach, dlatego że cały czas muszę się skupiać na tym, żeby dobrze zarządzać samą piechotą. Bez mikrozarządzania to się nic nie zrobi. Okej, chcą mi odbić kopalnię. To nie fajnie, panowie. Dacie się tak zrobić na cacy? Mam nadzieję, że nie. Oj, duże siły tu przyszły. To wcale nie są małe siły. Trzeba uważać. Wojtek padł! Wojtek, ty psico cycu! Dobra, no siły tutaj też całkiem pokaźne mam, no to tak od razu mnie nie pokonają, ale mimo wszystko było niebezpiecznie. Co tu znowu? Aha, cały czas tych widzimy, dobra. Wy się cofnijcie trochę. Ła! Ile tu się dzieje, po prostu makabra. Mogę takiego wielkiego kolosa znowu zrobić. Dobra, zróbmy. W sumie to się chyba przyda. Jakbym mieć takiego na froncie, to by było coś. Inaczej się nie da. Sikorski czeka na rozkaz. Wróg nie przybył tu, żeby z nami tańpruga taką. Szturmem go, gnoja! Szturmem, dziada! Chociaż wypadałoby się cofnąć, muszę wyleczyć nasze oddziały. Przede wszystkim medyków potrzebuję na bank. Dobra, jak tu mi powstanie taki wielki, tusiasty, waleczny pan, to tego walecznego pana drugiego ja wezmę gdzie indziej. Ła! Uła! Leczyć. Co, bohater mi padł? Nie, jeszcze nie padł. Co najwyżej tych bohaterów trochę wycofam. O kurde, tam mają wielkie siły. Dobra, muszę tutaj skupić, to jest za mała armia na coś takiego. Ja tą ich osadę przejmę, ale mimo wszystko to jednak musi być coś potężniejsze. Teraz mam armię ogrysków, więc musi się to wszystko wyleczyć. Tu znowu od południa atakują. Ale dobrze, bo z tego co widzę, to jest to miasto, które wysyłało ataki na moją osadę, więc jeżeli zniszczę to miasto, to się trochę uspokoi w tym rejonie świata. Na jakiś czas chociaż. Łosiu, łososiu, atak! Szturmem, gnoja! Dobra. O kurde! Przeoczyłem. Totalnie przeoczyłem, szkoda. Dobra, w takim razie wysyłamy znowu jednostki tam. Nie zrozumcie mnie źle, no gra się przyjemnie, ale cały czas po prostu na 300% normy trzeba być skupionym. Przez chwilę nie byłem skupiony, już mi odbili coś. Wy się musicie cofnąć do domu. Dobra, gdzie są wrogowie, w jakiej liczbie? Mają mechy. To nie fajnie. Potrzebuję ktoś pomocy? Rozpierdupcyć mecha. Damy radę? Panowie, ojczyzna wzywa. Potrzebujemy was, towarzyszu. Tak jest. Nie wiem, gdzie ta ich piechota znowu lezie, żeby na kolejną kopalnię mi nie poszli. Sanitariusze. Tutaj. Nie wiem, dokąd tam te mechy idą. Teraz powiedzmy, że jest to chwilowo nieważne. Teraz wyleczymy wszystkie nasze oddziały. A ty to co? Ciebie nie mogę wyleczyć? A jesteś wyleczony, dobra. Jakie mamy zadanie? Masz dla mnie zadanie? Możemy ruszać. To znowu. No i nieźle. Zadania to nasza specjalność. Kto tu jeszcze? Pomóc Polanom? Masz dla mnie zadanie? Ty się leczysz, ty się nie leczysz, lecz się też. Jak tam wygląda sytuacja, mości panowie? Szturmują pod mojego mecha północnego, który co ciekawe dosyć mocno zerwał. Oj, 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 tam są, tam są bunkry. Dobra, odbiliśmy kopalnię, sanitariusze niech leczą. No, jako tako sytuacja powiedzmy pseudo ustabilizowana, to teraz muszę połączyć wojska i zajmiemy się tutaj szturmem na to miasto. Znowu atakują, tylko znowu w innym miejscu. God damn it, to jest po prostu niekończąca się telenowela.
Cały czas trzeba się bronić. Trochę to męczące. No ale co zrobić? Ej, no ale panowie, spieszcie się, żeby nie zdążyli tego przejąć. Proszę, ja was, spieszcie się. Medycy! Dupę wasza mać! No i teraz jeszcze tych. Dobra, udało się, kopalni nie przejęli, więc jest dobrze. Medycy muszą mi jeszcze wyleczyć saperów. Ale to zaraz, bo cały czas jestem nękany atakami. Ech. Dopóki nie zniszczę ich osady, no to się to nie zmieni niestety. Trzeba kombinować w tym kierunku. Nie dać im uciec, bo oni się znowu odnowią. Dobra, dało radę, całe szczęście. Teraz tego gnoja doświnioczyć. Dobra, on i tak nam ucieknie, trudno. Wyleczyć się, wyleczyć wszystko, panowie medycy, wyleczyć tych panów tutaj obok. Ale już. I teraz główny szturm. Grupa armii druga. Idziemy z tym behemotem, może coś to da radę zrobić. No i ludziska kontynuując. Mechy musiałyby być wolniejsze od zwykłych maszyn pancernych. Nie dałoby się inaczej. Po pierwsze z uwagi na to, że mech musi balansować. Musi cały czas działać na zasadzie przeciwwagi, tak? Jedna noga tutaj, czyli ciężar na drugą. Druga noga tu, czyli ciężar na pierwszą. I sam ten charakter poruszania się mecha sprawiłby, że mech nie byłby się w stanie poruszać tak szybko. Chyba że miałby strasznie dużo nóg, jak jakaś stonoga. Ale normalny mech nie mógłby się poruszać, na przykład tak jak tutaj widzimy, nie mógłby się za szybko poruszać, bo musi balansować tym ciężarem, a balansowanie ciężarem nie mogłoby postępować nazbyt szybko. Fizycznie, to by było technicznie, technologicznie byłoby to nieosiągalne. Prawda? Dlatego, że nogi działają na zasadzie wahadeł. O to w tym wszystkim chodzi. Skoro nogi odnóża mecha działają na zasadzie wahadeł, to też musimy mieć odpowiednio dużo czasu, żeby to wahadło było się w stanie odpowiednio ustawić, tak? Żeby ten ciężar się przesunął. A to taka minibaza była, z tego co widzę. A dobra. Jakbym wiedział, że ona jest taka niewielka, to bym szybciej zaatakował nawet bez tego wielkiego, potężnego kluska. No ale nieważne. Sikorski? On powiedział? Znowu nawiązanie historyczne, no proszę. Rozdup mi tą kamienicę, panie. Inna kwestia, że takie nogi, jak powiedzieliśmy już, żeby mech był jakkolwiek użyteczny, musiałby być cały opancerzony. Nie tak jak czołg, tylko od przodu, no bo mech miałby większą powierzchnię, byłby wyższy. Efektem czego jego nogi też musiałyby być opancerzone. To by były ogromne elementy stalowej blachy, potężne stalowe dziadostwa. I sama masa tych nóg również sprawiłaby, że nie mogłyby się za szybko poruszać. No bo coś, co ważyłoby tyle, byłoby tak potwornie ciężkie, jeżeli by się zbyt szybko poruszało, po prostu by się rozwaliło podczas ruchu, tak? Rozpadłoby się na elementy pierwsze, rozpadłoby się na szczątki. Dlatego też, no to wszystko sprawia, że mechy mimo wszystko za szybkie by być nie mogły. A skoro nie mogły być za szybkie, to zawsze stanowiłyby dla nas mniejszą siłę i mniejsze możliwości, niżli po prostu takie zwykłe czołgi, czy inne pojazdy kołowe. Czy mogę to wysadzić? O, mogę! No to fajnie. Gdzie ten behemot? Strasznie to wolne. No ale jak W, jak wyżej, jak wyżej, tak, jak wyżej. Właśnie o tym mówię, że mechy byłyby wolne. Gra też nam to prezentuje. Więc, jak się to ma? Wolny mech do takiego czołgu, zwykłego, standardowego czołgu, który porusza się w dzisiejszych czasach, czołg podstawowy, potrafi się poruszać z prędkością, załóżmy, 70 km na godzinę, prawda? Ma się to totalnie nijak, to jest nieporównywalne. To tak cały czas będzie? Ja myślałem, że jak już tą bazę rozwalę, to nie będą tego przejmować, a tu cały czas trzeba walczyć o każdą kopalnię. Oj, trochę to męczące, naprawdę. No dobra, taka mechanika tytułu, trzeba się będzie przyzwyczaić. Chociaż męczące to jest, naprawdę. Tym bardziej, że coraz większe siły tu przyłażą dziadostwo zasrane, no. Dobra, cofnąć się bohaterem.
strasznie wielkie siły tu przyszły. Tak niezaszczęśliwie bym powiedział. Niedźwiedzią! Aniu, to szczeloj! Wszyscy w tą maszynę! Wszyscy w tą maszynę! Cała nasza siła na jednej ich maszynie. Dobra, dało radę. Jedną konserwę mniej w istocie. Przejmują? Jeszcze nie. Ła! Dobra. Musimy tych gnojów jeszcze zabić. Tutaj widziałem, że mają też jednego mojego mecha. Może by się dało go przejąć. To by było fajne. Prawdę mówiąc, moja baza dawno nie była atakowana, więc być może z bazy mógłbym coś wyciągnąć. No nie potrzebuję w bazie aż takich wielkich sił, być może. Zajęta jestem! Dobra, wy na razie przesuńcie się na północ. Chciałbym tam tego drugiego mecha przejąć. I sama waga tych nóg sprawiłaby, że mech też nie mógłby być zbyt szybki. Do tego jeszcze, bo by się rozpadł fizycznie, po prostu by się rozpadł jak stalowa zabaweczka. Do tego dochodzi jeszcze wszystkiego, oczywiście, kwestia gruntu o różnej nośności. Przecież mech nie poruszałby się tylko i wyłącznie po asfalcie, czy po wybrukowanej drodze, tam gdzie zawsze jest twardo i zawsze ma gdzie postawić stopę. No bo na litość boską, czołgi też się nie poruszają po takich miejscach, tak? No... O kurde, czekaj, bo widzę, że znowu... A to jest tak ustawione specjalnie, żeby mi zrobić na złość. Dobra. Weźmiemy ich, zwabimy tutaj w takim razie naszymi śmigłymi. A już coś grubszego idzie, grubszy zwierz niestety. Jeszcze trochę mi bohater padnie, nie za specjalnie to. Nie za szczęśliwie. Rozwalić to działo. To by było miłe, jakby się udało. Budowla zaatakowana. No tak, widzę. Póki co sobie radzę, chociaż spore siły tutaj znowu idą. Mocno nadwyrężyły moje wojska. Niestety. Wy się cofnąć. Nie możecie jeszcze być narażeni na ostrzał ze strony tego dziadostwa. Dobra, już widzę, że źle korzystam z niektórych umiejek. Daliście tu radę? Jako, tako, no. Silne wojska tu siedzą. Wroga, niestety. Dobra, i tutaj... Co się dzieje? Mecha nam pokonali, niedobrze. Niedobrze to. Mecha nam pokonali, dziady, a ja chcę koniecznie zniszczyć ich mecha, żeby już to dziadostwo nie wróciło teraz do armii wroga. Dobra, udało się. Niby kopalnię wybroniłem, więc w sumie się to spisało, chociaż niestety, no... Sami widzieliście, że no nie wszystko się mogło wybronić. Naprawcie mi mecha. Nie, naprawcie mi tego na razie. Wsparcie. Śmigły cały czas jest, wy się leczycie, dobrze robicie. Padł mi bohater. Najcięższe zadanie będzie zrobione. Proszę dźwignąć tego bohatera. Przydaliby się tutaj ci, co leczą, ale już nie mogę. Dobra, z tej strony nie spodziewam się ataku, więc wyjdźmy stąd. Wow, co ja kliknąłem? Nie to chciałem kliknąć. A zresztą niech się tam rozwija. Ale wyjdźcie stąd. Was ja bym chciał stracić. Dlatego, że ja potrzebuję medyków teraz na froncie. Może jest to brutalne, co mówię, że muszę was stracić, no ale co zrobić? Sanitariusze niech się sami wyleczą. Wy wyleczcie tego dziada. Jak to tutaj wygląda? Koniecznie tu potrzebuję sanitariuszy. Na gwałt. Więc panowie... Przy okazji zobaczę, co tutaj wrogowie mają. Umocnione pozycje. Tak jak mówili mi przed misją, tak i jest. Dobra, teraz potrzebuję sanitariuszy. Zdecydowanie. Wy się możecie sami wyleczyć? Wyleczcie się. Tu się... Jakim cudem tam się, kurde, goddammit, potrafiło coś pojawić, skoro moje wojska są bardziej na froncie? I znowu dziady chcą mi przejąć... Bardzo to wkurza mnie z tymi kopalniami, że bez przerwy muszę dbać o całą mapę i bez przerwy wróg mnie może zaatakować na każdym pikselu tej mapy. A, jeszcze tutaj przylazło coś takie ciężkie, nie, nie fajnie. Niedobrze. Dziadu, umrzyj! Daj se siana, co? Dobra, nie przejęli kopalni, znaczy się dobrze, dało radę. Tu jeszcze dziady, ojeje. Śmigły mi zaraz padnie, też niedobrze.
Muszę ich zacząć leczyć, bo są wszyscy na ogryskach. Sanitariusze na gwałt potrzebni. Gdzie ci sanitariusze są? Przybywamy na pomoc. A tu już kolejne mechy idą, niedobrze. Słucham. Mam ich na muszce. Ciebie ustawimy tutaj. Elitarny, no i dobrze, i komu to przeszkadza? Czekamy na sanitariuszy teraz. No i co? Moje nadobne oczęta widzą, że znowu przekroczyłem czas standardowego odcinka, więc dopowiem coś nieco o ciekawostkach, bo naprawdę ciężko podczas gry jest cokolwiek mówić. Ta gra jest tak dynamiczna i cały czas trzeba dbać o każdy piksel na mapie. Cały czas wrogowie atakują wszędzie, starają się przejąć każdy budynek. Wiecie, standardowe strategie nie są takie angażujące i trudne z uwagi na to, że w standardowej strategii po prostu buduję swoją bazę, tam się umacniam, tworzę zaplecze ekonomiczne, gdzie zyskuję zasoby, produkuję nasze wojska, no i potem ruszam armią na wroga. Już tylko jest zarządzanie jedną armią, prawda? A nasza baza, jak jest odpowiednio ufortyfikowana, to się już sama broni. Tutaj tak nie jest. Tutaj cały czas, jako że kopalnie są rozesłane po całej mapie, to cały czas muszę dbać o całą mapę. Więc gdzie nie pojawi się nawet najbardziej pierdkowaty oddział wroga, momentalnie całą moją armię muszę wysyłać, żeby obronić jakąś kopalnię. To zdecydowanie spowalnia gameplay, bo gdyby nie to, to by się grało znacznie szybciej. Tak czy inaczej, ludziska... Cóż jeszcze chcę powiedzieć? Grunt o różnej gęstości. Taki pojazd, taki mech poruszałby się jak czołg po polach, po łąkach, po lasach i bezdrożach, wobec czego no chodziłyby także te mechy po obszarach o różnej stabilności i nośności. Wyobraźmy sobie taką maszynę, gdy jedną nogą stanęłaby na kamieniu, a drugą trafiłaby na torfowisko, gdzie nie za bardzo ma wsparcia dla swojej nogi, a masa nowego pojazdu dodatkowo wciąga odnóże tego pseudorobota w głąb, prawda? Efekt? Za każdym razem, gdy pojazd trafiłby na grunt o różnej gęstości, to by się poprzewracał, tak? Za każdym razem by się przewracał jak mały chłopiec. Bo nawet komputer skanujący otoczenie, już abstrahując od tych czasów, które prezentuje nam gra, ale nawet gdybyśmy wybudowali takiego mecha w dzisiejszych czasach, w realnym świecie, to nawet komputer, który skanowałby otoczenie przed nami, przed mechem i starał się dostosować, potem obliczyć pracę kończyń tak, żeby maszyna się nie przewróciła, nawet taki komputer nie byłby w stanie sprawdzić nośności gruntu przed maszyną, zanim maszyna by nie stanęła na tym gruncie, bo żaden skan tego nie zrobi, tak? Możemy przewidywać, że tutaj jest sucho, no to powiedzmy taka wilgotność powietrza, to może torfowiska nie będzie, ale zawsze możemy trafić na błoto. Zawsze mech się może poślizgnąć. A czołg? No czołg się poślizgnąć nie może, prawda? Kolejna zaleta maszyn pancernych, klasycznych, posadowionych na gąsienicach względem maszyn kroczących, prawda? Ile już ich wymieniłem i cały czas lecę z koksem, cały czas lecę z tematem, cały czas wymieniam kolejne wady mechów. Więc chyba was już nie dziwi, że mechy nigdy nie powstały w masowej ilości na świecie, chociaż te, które powstały, to też o nich jeszcze będę mówił. No i cóż jeszcze można powiedzieć? Kolejna kwestia to sam wątek nośności, dlatego że dlaczego gąsienice są stosowane w czołgach? No dlaczego? Nie tylko chodzi o to, że w tym momencie czołg ma jakieś tam inne możliwości mobilne, ale przede wszystkim o to, że zmniejszamy nacisk jednostkowy na grunt naszej maszyny, bo zwiększamy pole powierzchni, które jest zetknięte z tym gruntem. Gąsienica ma większe pole styku z gruntem niż zwykłe koło, bo gąsienica całym swoim obszarem naciska na grunt, dzięki czemu czołgi się nie zakopują w tym gruncie, z uwagi na to, że rozpraszają swój ciężar pomiędzy duży obszar. Natomiast w przypadku mechów byłoby zdecydowanie ciężej, a kwestia nośności gruntów jest priorytetowa z perspektywy militariów. To już nawet w antycznej Europie zauważono, że koła mają tą felerność, że jeżeli gdzieś powozy z końmi, jakieś tam zaopatrzenie, zasoby idą przez bagna, przez błota, przez pola, mogą się zakopać, dlatego że koło ma łatwo ugrzęznąć. To właśnie dlatego zaczęto budować przecież drogi, nie tylko po to, żeby ładnie wyglądały i żeby było równo. To dzisiaj drogi są równe, tak? Dzisiaj, kiedy mamy drogi asfaltowe, to chodzi nam głównie o to, żeby jakiś tam samochód, jakaś ciężarówka była w stanie płynnie jechać bez najmniejszych drgań, z wielkimi prędkościami, ale dzisiaj to tak wygląda, przecież pierwsze drogi nie były asfaltowe, w dawnych czasach nawet asfaltu nie znano, więc drogi nie były gładkie. To były tak zwane kocie łby, one były brukowane kamieniami, więc jeżeli wóz nimi jeździł, to wcale nie była komfortowa jazda. Trząsło jak stąd do Częstochowy. Ludzie brali i byli się w stanie
wprowadzić w chorobę morską tym, że jechali po tych kocich łbach przez cały dzień, bo tak trzęsło w tych wszystkich karocach. Ale mimo wszystko, chociaż te rogi były niewygodne, stosowaliśmy je. Dlaczego? Dlatego, że zwiększaliśmy znośność gruntu. I dlatego, że w tym momencie, w momencie kiedy popadało, no to nasza karoca, nasz powóz, cokolwiek innego nie było się w stanie ugrzęznąć, nie było w stanie się zagrzebać w tej ziemi. To było bardzo ważne z perspektywy mobilności armii. My to tak dzisiaj odnosimy zazwyczaj w grach i na filmach, że armia to jest głównie piechota i armia to głównie idzie na wroga, prawda? I w momencie, kiedy mamy jakąś drogę, no w dzisiejszych czasach rzecz jasna jeździ na wroga. W momencie, kiedy mamy jakąś drogę, no to ogólnie chodzi o to, żeby szybciej tą drogą się przeflankować, bo możemy się rozpędzić do prędkości, nie wiem, 150 km na godzinę. Szybko dojechać. No tak. Tyle tylko, że kiedyś było ociupinkę inaczej. Po drodze złożonej z kocich łbów jeździło się bardzo wolno. Nie mogliście przyspieszyć powozem konnym na takiej drodze, załóżmy starożytno-rzymskiej, antyczno-rzymskiej, z uwagi na to, że koła by wam się rozleciały, które też to koła były drewniane. Bo ta droga była nierówna. Więc za każdym razem, przy każdym metrze poruszania się po takiej drodze, koło uderzało o te kocie łby, o te kamienie, prawda? Jeden kamień bardziej wystawał, drugi mniej, trzeci był bardziej zaokrąglony, czwarty był bardziej kwadratowy. Cały czas to koło uderzało. Gdybyście pobili konie po prostu tak, żeby poszły w galop z tym całym powozem, no to ten powóz by się rozleciał fizycznie. Więc nie byliście w stanie szybko się przeflankowywać takimi drogami. Ale mimo wszystko, limesy rzymskie, czyli te umocnione granice Imperium Rzymskiego, to co to było przede wszystkim? To były właśnie umocnione, utwardzone drogi. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób byliśmy w stanie przeflankowywać armię na bardzo wielkie dystanse, bardzo szybko. Dlaczego? No właśnie nie dlatego, że mogliśmy galopem iść z tymi powozami, tak jak powiedziałem, bo armia to są w gruncie rzeczy powozy, tak? Nie możemy o tym zapominać, że piechota to jest z przodu, natomiast jeszcze musimy tą piechotę nakarmić, zaopatrzeć. Więc za każdą armią, jak mawiał Aleksander Macedoński, idą także powozy. I na te powozy trzeba bardzo uważać, bo jeżeli powozy stracicie, to już nie macie żadnej armii. To będziecie mieli po prostu 70 tysięcy głodnych ludzi, którzy umrą po tam paru tygodniach. Nie będą w stanie walczyć, prawda? Tak, więc trzeba na to zważać. Natomiast dlaczego mówiło się, że limesy, czyli te antyczno, te umocnione granice rzymskie, prawda, to są przede wszystkim drogi, że chodzi o to, żeby zwiększyć mobilność armii, dlatego, że zwiększaliśmy mobilność armii. Bo nie grzęzliśmy w gruncie i głównie o to chodziło. Armia i tak się poruszała powoli, no bo miała swoje ograniczenia, tak? To nie była tylko konnica, też piechota, też właśnie powozy, tyle tylko, że cały czas jechaliśmy. Wolno, ale jechaliśmy. Natomiast w momencie, kiedy mieliśmy drogę, załóżmy, polną, no to jak był upał, to fajnie, przejedziemy się do tego wroga, damy radę. Polem trudniej, no bo wysokie sitowie, wysokie zarośla, no to w tym momencie już pojawiały się wielkie trudności. Natomiast na drodze jechaliśmy powoli, ale jechaliśmy cały czas. Nie było postojów, nie było tak, że popadało, to musimy stać, bo było to powstało, tak? I o to właśnie w tym wszystkim chodziło. W przypadku mechów, mówię o tym dlatego, że w przypadku mechów też by to odgrywało bardzo wielkie znaczenie. Że zdolności mobilne mechów byłyby znacznie mniejsze niż zdolności mobilne czołgów, o czym będę pierdaczył na kolejnym materiale serii Zagrajmy w Iron Harvest. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o Patronite. Dzięki niemu nagrywam nowe gry, m.in. Iron Harvest. Hej ludziska, cześć!